grill, drop it hard. Hej, cześć, siemano, z tej strony Lakemer, witajcie w kolejnym odcinku Singularity. I cóż, jedziemy dalej, wyskoczyliśmy tędy tutaj w dół, wtedy skończyliśmy odcinek. Wiem, ponieważ od tamtego czasu troszkę minęło, mieliśmy malutką przerwę i zapomniałem sterowania, przepraszam bardzo. Okej. Dobra. Tutaj musimy iść ogólnie. Dobrze wiedzieć. Tu nic nie ma. Dobra. Tu jest to. O, tu mamy E99. Wybaczcie takie moje trochę motanie z tym sterowaniem, ale... No nie będę kłamał, ale... Co ja tu robię? Motam się, ja wiem. Motam się jak dziecko, ale... Czasami trzeba. A to tylko z tego względu, że ostatnio dość dużo gram w Battlefielda 3. Mi się zwyczajnie w świecie sterowanie myli. No, miesza mi się, tak? Dobra, tu była notatka. Tu się przyda. Okej, tu możemy ulepszać. Co za momencik. Tu full. Full. Tu nie przejdziemy. Okej. Amunicja. Tu są apteczki, dokładnie. Dobra, spójrzmy. Do pułkownika Iwanowa, Departament Uzbrojenia, sierżant Hertog, ochrona bazy. Pułkowniku Iwanow, z żalem zawiadamiam, że dr Korkin, kierownik zespołu teleportacji, został zamordowany w swoim mieszkaniu z zeszłej nocy. Nie rozumiem, jak zabójca wszedł do środka, drzwi i okna były zamknięte od wewnątrz. Musieliśmy wyważyć drzwi, aby wejść do środka. Powiadomię pana, jeśli pojawią się jakieś nowe informacje. Czyżby nam tutaj... jak on tam ma... Nie pamiętam, jak on się tam zwał. Coś ja tu mógłbym... Czy to chodziło o to? Nie, coś... Coś tu jest. O! Aha! Barisonowi. O! No, zobaczymy. To chyba nam się przyda. Nie spojrzałem w ogóle tu na drabiny żadne. Dobra, czyli tu nic nie ma. Zobaczmy jeszcze te ulepszenia. Może na coś nas stać. Mamy, no, 2700, tak? Aha, dobra, to nie ulepszymy. Nie w tej maszynie. Okej, no to do góry. A u góry coś wisi, tu wisi. Tu nic nie ma. Tak wygląda. Tu mamy E99, który zabierę. I to nie wygląda zbyt miło. Zobaczmy. Oj, nie wygląda to miło. To wygląda jak arena. O kurde. Przestań jęczyć, weź, bo ty... Możesz ty! Nie mam pojęcia, czy cokolwiek tu robię. O!
Nie wiem, czy to zadziałało. Zabolało, co? Wow. Na szczęście ta walka jest taka, nazwijmy to, troszkę jakby statyczna, ale jest niesamowicie głośna. Co ty na to, szmato? Już nie ma tak wesoło, nie? Aj, to co jest? Ser... Możesz ty. Co to teraz się dzieje? Wow, 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 wow. O nie, nie, no nie wy. Ciebie co, spowolniło? Uła. Było bolesne chyba. Chyba krwawi, wiesz? Tak trochę... Chcesz coś ode mnie? Spadaj. Bożeż ty w życiu. On się rozpędza. No nie wierzę. Okej, okej, okej. Wow! On razem z tym zniknął. No dobra, chodź tu. Ale ty jesteś brzydki, ja cię pierdziu. Dawaj, pleruj. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie mogę sobie przypomnieć tylko, którym przyciskiem jest nóż. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ale się motam masakrycznie. Nie, to on co... Ej, no to już było coś innego. Ha! Co? Padłeś! Padłeś! Dobra. Kapitanie Renko, tutaj! O! Katarzyna! Cześć! Czekaj, bo tu może... No dobra, idę. A czemu mam Katię eskortową? O, i teksturki, wracać. W którym był nóż? Okej. Okay. To było niepotrzebne. Naprzód! Zamknięte oczywiście. Zajmij ich czymś. Cholera! No, rozumiem, że za... Ruszajmy, Renko! Co to wybuchło? Czy ja w beczkę trafiłem? Dobra, jest to trochę... Ślady śladami. Katia, odsuń się. Jest ich tu od groma. Oho. Okej. Biegnę! Amunicja!
Mało, bo mało, ale amunicja. Doktorze Barisow, jesteśmy wewnątrz ogrodzenia. Tak, tak, chwileczkę. Ammo, 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 dawać ammo. Ogrodzenie włączone. Zaraz wyjdzie się winda. W drodze. Winda, powiadasz? Tu jest winda, dobra. O, plan ulepszenia bohatera, fajnie. Doktorze Barisow, wpadło zasilanie. Ręko, musimy powstrzymać te stworzenia, dopóki Barisow nie przywróci zasilania. Mówisz? Super. Przydałoby się więcej amunicji. Generatory rozgrzewają się, Ręko. Użyj UMC do odnowienia połączeń zasilających przy ogrodzeniu. W ten sposób zyskamy na czasie. No jeśli tak mam tego bronić, to nie jest żaden problem. Jeszcze. Bardzo fajnie to wygląda, kurczę, jak tak ten prąd przechodzi po tych. No, zajebiście to wygląda. Muszę wam powiedzieć. Nara! Jeszcze? O, coraz więcej ich jest. W końcu przejdą. Nie ukrywajmy tego. Są coraz wyżej. Dawaj, 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 dawaj! Przeskoczył jeden. Ale ich pieści! Coś pięknego. Katia się cofnęła. Być może teraz będzie winda. Albo i nie. Ale ich tu jest. Ja już wam wspominałem na temat tutaj tego, kurczę, używania niektórych. Oczywiście, że działa. Niektórych rzeczy. Winda zaraz powinna dojechać. Nareszcie, chodź, Ręko, ruszajmy do wieży. Dobra, biegnę. Tędy, Ręko. Ale ty mówisz głosikiem takim cienkim. Już o tym mówiłem, a propos strzelania z snajperki. Jest to fajne. Do czasu, jak nie musimy tego robić dość długi okres czasu. Bo w pewnym momencie zaczyna być to nudne. No, najzwyczajniej w świecie nudne, tak? No, mamy bardzo mało amunicji. Ale witaj, panie Barisow! Słyszałem, że nie można ci ufać. To niesamowite. Mówisz? Z pewnością zauważyłeś, że linia czasu uległa zmianie. Rosja rządzi teraz światem, a Denichev został kanclerzem. Pozwól, że opowiem ci o zdarzeniach, do których doszło, kiedy ocaliłeś Denichewa, wynosząc go z płonącego budynku. Sprawdźmy. Denichev chciał dostać UMC. Zażądał, bym przekazał mu urządzenie. Chciał je wykorzystać w swoich badaniach. Kiedy odmówiłem, nazwał mnie zdrajcą. Ten sam los spotkał wszystkie osoby, które nie chciały z nim współpracować. Gdyby nie ty, wszyscy byśmy zginęli. Denichewa opętała wizja potęgi i możliwości, jakie oferowała osobliwość. Kilka miesięcy po jej stworzeniu doszło do katastrofy. Osobliwość eksplodowała. Zginęły tysiące osób. Jak się okazało, było to szczęście w nieszczęściu. Tych, którzy przeżyli, spotkał los znacznie gorszy od śmierci. Promieniowanie E99 wywołało mutacje u wszystkich żywych istot zamieszkujących wyspę. Również u ludzi. Wyspa została objęta kwarantanną i opuszczona. Niestety, wcześniej rozpoczęto masową produkcję E99, stosując ten związek w wielu urządzeniach, począwszy od kuchenek mikrofalowych poprzez pojazdy, a skończywszy na amerykańskiej bombie atomowej. Denichev zaczął piąć się w górę, zdobywając coraz wyższe stanowiska w partii. Namawiał do szybkiego i bezwzględnego wykorzystania technologicznej przewagi, jaką osiągnęła Rosja. Ostatecznie Chruszczow uległ tym namowom. Rosja zaatakowała Stany Zjednoczone, niszcząc całe wschodnie wybrzeże za pomocą jednej bomby E-99.
Jednocześnie Rosja rozpoczęła ofensywę w Europie, atakując Niemcy, Francję i Wielką Brytanię. Nikt nie był w stanie przeciwstawić się potędze E-99 i armii Związku Radzieckiego. W ciągu 6 miesięcy cały świat znalazł się pod kontrolą Chruszczowa. Ten stan nie trwał długo. Demitrow, wykorzystując swoją popularność, doprowadził do przewrotu i ogłosił się dożywotnim kanclerzem. Co za idiota. Linia czasu została zmieniona, ale można przywrócić jej właściwy bieg. Kluczem jest osobliwość. Dzięki niej Demitrow zdobył władzę, a Związek Radziecki zdominował świat. Zabrakło ci tekstur. Wystarczy zniszczyć osobliwość w przeszłości. Historia naprawi się sama. Tylko jedna rzecz może zniszczyć osobliwość. Efekt o podobnej mocy. To może być bomba E-99, którą Chruszczow chciał zdobyć. Daj mi tam wejść. Jedna z bomb znajdowała się na pokładzie frachtowca, który zatonął podczas wybuchu osobliwości. Ale wszystko po kolei. Zjedź windą i odszukaj starą linię kolejową. W ten sposób możesz dostać się do doków. Razem z Katią spróbujemy ci pomóc. Teraz Katia, tak? A przed chwilą Katarzyna. Interesujące. Dobra, na razie nie zjadę do doków, ponieważ mam akurat wgląd na czas, ile nagrywam, tak więc muszę wam powiedzieć, że mamy już mój limit jednego odcinka, tak więc w tym odcinku to było na tyle, dzięki za uwagę i cóż, widzimy się w przyszłych materiałach, tak więc trzymajcie się, cześć!